Dla mnie książka Chustka, którą napisała Joanna, jest książką niezwykle osobistą. To jest książka, w której tak naprawdę człowiek spotyka się sam ze sobą. Joanna jest takim zwierciadłem, taką konfrontacją nas z naszym własnym życiem. Jest napisana niezwykłym językiem, bardzo prostym, emocjonalnym, konkretnym, czasem nawet bardzo. To jest dla mnie niesamowite. Pierwszy raz spotykam się z takim przekazem i z takim odbiorem. Mam wrażenie, że czytam, że bloguję z Joanną, że wysyłamy sobie wiadomości, że mailujemy. Łapałam się często na tym, czytając tę książkę, że chciałabym do niej zadzwonić albo odpisać, podzielić się swoim spostrzeżeniem, uwagą, skomentować albo przyznać jej rację, pośmiać się z nią. To było dla mnie niesamowite. Sama łapałam się na takich reakcjach. Kolejną taką moją organiczną reakcją było to, że sięgałam po pióro i robiłam uwagi, zapisywałam, komentowałam. Książka, którą mam w ręku, to jest książka, którą ja czytałam, ale w sumie powiedziałam dobrze, czytam, dlatego że ja do tej książki cały czas wracam. Ja mam tutaj swoje uwagi, ja mam komentarze, czasem aż chce mi się napisać, że tak, Asiu, zgadzam się z tobą, to też było irytujące, albo inne takie uwagi bardzo, bardzo żywe, bardzo emocjonalne.